Witam Państwa w niedzielnym wydaniu. Zostaniemy chyba przy tym formacie niedziela, piątek, niedziela. Będziemy podsumowywać to, co się dzieje, co się działo podczas minionego weekendu. W piątek będziemy mówić o tym, czego się spodziewać. No a w poniedziałek z powrotem będziemy się rozliczać z tego, co się powiedziało. Temat numer jeden to oczywiście wygrana Aleksandra Usyka nad Myresem Bradysem. Na jego cześć koszulka WBC World Champion założona. To ten tytuł, który odebrał Myresowi Bradysowi Aleksander Usyk w sposób całkowicie zasłużony. Byłem nieco zaskoczony tą punktacją remisową. Dla mnie ta walka remisowa nie była. Dla mnie tą walkę wygrał przynajmniej trzema rundami Aleksander Usyk. Czy walka była taka, jak się spodziewałem? Bo mam wiele takich pytań. Dokładnie się tego spodziewałem. Nie brałem absolutnie pod uwagę opinii tych, którzy twierdzili, że Aleksander Usyk zdominuje Myresa Bradysa z podstawowego powodu, że Myres Bradys za dużo umie, żeby go zdominować. Natomiast przewaga, jeśli chodzi o umiejętność zadawania ciosów, przewaga fizyczna, przewaga w zasięgu ramion i przewaga w czymś, co jest potwornie ważne na tym mistrzowskim poziomie, a mianowicie tak zwany ring generalship, czyli umiejętność dyktowania warunków na ringu była absolutnie po stronie Aleksandra Usyka. Przez pierwsze 3-4 rundy widać było, że wszystko, co potrafi, pokazał Myres Bradys i rzeczywiście tych ciosów Aleksander Usyk przyjął dużo, zdecydowanie za dużo na przestrzeni 12 rund. Natomiast im dalej, tym było bardziej widać, że Usyk, który się zresztą wolno rozgrzewa, wolno rozkręca, coraz bardziej dominuje nad tą walką, zasłużone zwycięstwo. Natomiast jest liczba, która musi niepokoić wielkich fanów Aleksandra, a mianowicie 25. 25 to jest procent uderzeń Ukraińca, które doszły celu. To jest mało, to jest bardzo mało. Tomek Adamek kiedyś o takich zawodnikach jak Aleksander powiedział, że to są męczennicy, to znaczy to są pięściarze, którzy nie rozstrzygną walki jednym ciosem. To są zawodnicy, którzy mają wielki repertuar uderzeń, są dobrzy technicznie, doskonale chodzą na nogach i w którymś momencie rywal zda sobie sprawę, że ja umiem mniej. I wydaje mi się, że w pewnym momencie dokładnie coś takiego przyszło do głowy Bradysowi, który oczywiście miał olbrzymie serce w rydze przed własną publicznością. Chciał się pokazać z jak najlepszej strony, natomiast serce i charakter mogą Ciebie zaprowadzić tylko do jakiegoś poziomu. W którymś momencie zaczynają się czyste umiejętności, a te były po stronie Aleksandra Usyka, chociaż o czym wiedziałem już po jego walce z Michaelem Hunterem. Jakiekolwiek opowieści na temat tego, jak wielkim mistrzem może być Aleksander Usyk w wadze ciężkiej, można spokojnie odłożyć do lamusa, dlatego że jest to pięściarz, który nie ma pojedynczego ciosu, niczym specjalnym w obronie nie zachwyca. To zresztą było w tej walce widać, o której mówiłem przed chwilą, a mianowicie z Hunterem w Stanach Zjednoczonych. Gdyby Hunter miał lepszy cios, to by skończył tą walkę w czterech rundach. No ale to nie jest problem w tej chwili Aleksandra Usyka. Problem Aleksandra Usyka to jest to, z kim zawalczy w finale w maju w Arabii Saudyjskiej, w finale turnieju World Boxing Super Series wagi junior ciężkiej. W piątek specjalna zapowiedź walki Gasiev kontra Dorticos. Widziałem dosłownie kilka minut temu, że Murat wylądował już w Soczi. Spodziewam się wielkiej walki, ale o tym więcej w piątek. Chciałbym połączyć to, czego normalnie nie mogliśmy oglądać, bo wielki minus dla promotorów Sauerland Promotion o niezadbanie o kibiców, o państwa, o mnie, o wszystkich, którzy kochają boks, bo i w Stanach Zjednoczonych, i w Polsce państwo nie widzieli walki World Boxing Super Series z podstawowego powodu, że zaczęło się od sum milionowych za pokazywanie całej tej serii, później organizatorzy zeszli do pięciocyfrowych liczb, słyszałem o 70 tysiącach, to wtedy było już za późno, wiele stacji telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych zablokowało sobie już te terminy na inne wydarzenia sportowe. W Polsce wiem, że organizatorzy również nie doszli do porozumienia. No i była wielka sportowa gala,
był wielki sportowy poziom, były wielkie emocje, natomiast niewielu mogło to normalnie zobaczyć. Przeskakuję w tej chwili z Rygi do Los Angeles, gdzie było dokładnie odwrotnie, gdzie sportowych emocji nie było w ogóle, gdzie walka była nudna, ale na galę HBO, bo o niej właśnie mówię, w Los Angeles, w przepięknym forum, jedna z moich ulubionych sal w ogóle na świecie, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, tak zwane podwójne główne wydarzenie, czyli podwójny main event walki Lucasa Matisse i w drugiej walce pojedynek, który no nie miał prawa być pojedynkiem głównym, czyli walka Linaresa, ponieważ jedna i druga walka była z góry, wiadomo było, kto ją wygra, po pierwsze, po drugie, to nie były walki godne tego, żeby być main event, czyli tym głównym wydarzeniem wieczoru. Do czego zmierzam? Że można wydać 4 miliony złotych, pokazać walki wszystkim, którzy tego chcą, bo dokładnie taka była opcja HBO, kto chciał, mógł oglądać tę walkę na całym świecie, natomiast sportowo to się zupełnie do oglądania nie nadawało. Ja już nawet nie wchodzę w temat typu mówienie o Lucasie Matisse, że to jest mistrz świata w kategorii 67 kg jest śmieszne, dlatego że ja znam przynajmniej 10 pięściarzy, którzy wygrywają z tą wersją Lucasa Matisse'a, wersją z 2018 roku, więc dziwię się trochę i nie jestem jedyny stacji telewizyjnej HBO, że wydaje $1 milion, czyli te 4 miliony złotych w przybliżeniu, na galę, którą można by spokojnie sobie odpuścić. No ja nawet nie chcę sobie wyobrażać, jaką galę można by zrobić w Polsce, jakby którykolwiek z promotorów dostał 4 miliony złotych. Państwo sobie prawdopodobnie mogą to lepiej wyobrazić niż ja. Natomiast końcowy wniosek jest taki. Najważniejszą osobą dla każdego promotora, dla każdego pięściarza powinien być kibic. Powinniście być państwo. W momencie, kiedy robi się coś wspaniałego, ale niewielu może to zobaczyć, jak w przypadku Usyka czy Bridgesa, czy dokładnie taka sama sytuacja będzie za tydzień w walce Dorticos kontra Murat Gassiev, to coś tutaj nie gra. Także mam nadzieję, że coś się zmieni, mam nadzieję, że być może ten finał w Arabii Saudyjskiej będzie tak dobrze zapłacony organizatorom tego turnieju, że zobaczymy to w normalnym ekranie telewizyjnym, a nie szukając jakichś dziwnych streamów. Na razie gratulujemy mistrzowi świata w WBC. Koszulka, jak wspomniałem, jest. Czekamy na, nie mam wątpliwości, wielką walkę Murata Gassijewa z Dorticosem. Najbliższa sobota, Sochi. O tym więcej już w piątek. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Może jeszcze w piątek rzucę temat, nad którym obecnie pracuję, a mianowicie wejścia UFC w biznes pod nazwą Box, bo to będzie wielka, wielka sprawa i wydaje mi się, że to nie jest kwestia pół roku, tylko to jest kwestia miesiąca albo dwóch, kiedy usłyszymy po raz pierwszy o galach UFC, ale o tym wszystkim w piątek. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Miłej niedzieli i miłej reszty tygodnia. Jeszcze raz najlepszego.